kupujemy legendę z kota. Ma za 3,5G. Ja pierdolę. Na ile złota? 500. 104 i tam, tak. Dobrze, że mi jeszcze trochę zostanie. Wiesz? Opinie, czy warto to były podzielone, no... Były podzielone. O kurde. Podpis Biafra. Czyli mojego Ganowicza z Rewo. 3.04.2013. Dobra. To jeszcze jeden G wezmę. Kurwa. Czuję się jak biedak. 4,5 G zostało. 4,5? No nie, bo jeszcze 500 tam będę musiał wyjąć, dobra. Czyli zostanie mi 4G w depo. On, fikuś. Teraz 500 tam jeszcze 500. Ale ze mnie wariat, ja pierdolę. Ciekawe, czy było warto. 2013. Świat został już zniszczony 4 razy, ale czas i bogowie są wieczni. Karmią się ludzką krwią, która spływa po schody świątynicy za licopca. Dobra, to fikuś. 5G. Fikuś. No i... wydałem 3,5G na nieśmiertelność czasu legend na 260, która jest tak w sumie do 300. Dobra, wezmę sobie tam powiedzmy 51M. Pobierz. Kurwa. A dobra, już mam jedną legę. Na 300. Jedną z... Czekajcie. Home... To. Czyli są jeszcze 5 legend. No, jedną z 6. No to nie jest źle. Super. Kasa trochę poszła w dół i to ostro. Prawie połowę wydałem. Ale jeszcze 400 mi wiszą znajomi, czyli mam 4,5G około. Jeszcze zarabiam cały czas. Czyli... no... mam nadzieję, że to odrobię. tym bardziej, że teraz jeszcze te licytacje się zbliżają. No, dzisiaj jest 30 maja 2017. No i niedługo mają być te licytacje. No. No to myślę, że... transakcja bardzo ciekawa. Kupiłem sobie taki piękny naszej nick. Grafika piękna. Myślę, że widzimy się w następnym odcinku. Bajo, cześć!